cię dobrze znam. Ty mów, o co chodzi. No dobrze, no to ci już powiem. No to mam dla ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą. Którą wybierasz najpierw? No wal złą. Dawaj. Zło? No dobrze, no to wyobraź sobie, no, że właśnie przeczytałem w gazecie, że otwierają nową stację metra. No co w tym złego? No jak to? Ja myślałem, że nowa stacja metra to przecież dla takich tramwajów jak twoje to musi być nóż w plecy. Co? No ja nie wiem. Mnie się wydawało, że metro, tramwaje i autobusy to powinna być jedna wielka komunikacyjna rodzina. A wy nic, tylko sobie jakieś noże w plecy wbijacie. Zdrada goni zdradę. Tadek, co ty bredzisz? No co bredzisz? My, kanalarze, to zawsze trzymamy się w kupie. Radziu, jak już ty coś powiesz, to naprawdę... Jakbyś był inteligentny, to byś teraz siedział i płakał. Ten twój pan dyrektor na pewno tam siedzi w tym swoim gabinecie i płacze. A ty sobie bimbasz. Dlatego nigdy, nigdy nie zostaniesz dyrektorem. Nigdy. Dobrze, dobrze, dobrze. No, a ta dobra wiadomość? Co? Niszą. Co? Ta-da! Co to jest? No tak, oczywiście. Skąd ty możesz wiedzieć, że ten maleńki aparacik to jest telefon komórkowy? Tadek, jak ja się ciebie pytam, co to jest, to ja się nie pytam, co to jest, żebyś ty mi mówił, co to jest. Jak ja się ciebie pytam, co to jest, to ty mi powiedz, skąd ty to masz? Kupiłem. A kupiłem. A i ty to potrafisz wywalać pieniądze w błoto. No akurat, wywaliłem w błoto całą złotówkę. Złotówkę. Pokaż. Pokaż. No? Co? Chiński. Chiński, japoński. Za złotówkę japoński. Gdzie? Tak. Chyba go zrobił jakiś pijany Koreańczyk w Wietnamie, wiesz? Właśnie, że nie, bo była promocja i za złotówkę można sobie kupić taką komórkę. Promocja. Czy ty, Tadek, nie uważasz, że to jest jednak szwindel? Szwindel? Dlaczego szwindel? Dobrze, że ci nie wcisnęli kolumny Zygmunta. Tadek, przecież za złotówkę to nie można nawet w mordę dostać. Ja uważam, że komórki to jest jeden wielki światowy babski spisek. Psy, ciekawe. Czy ty wiesz, że te babę wymyśliły komórki? Co? Oczywiście. Sprzedają je potem takim frejerom jak ty za złotówkę. A po co? Żeby wiedzieć, co i gdzie robi ich mąż. Idź tam. No kto ci sprzedał komórkę? Powiedz, chłop czy baba? No ale powiedz to. Żadna baba, tylko bardzo piękna, młoda, miła pani. Czyli baba. Tadek, no wychodź. Ale Karol, zobacz. No zobacz, co ja tutaj mam. Zobacz, popatrz, tutaj jest kalkulator. Widzisz? Kalkulator. A tutaj się mogę podłączyć do internetu. Znaczy, jak będę miał ten internet, to się będę mógł podłączyć. A tutaj zobacz, tutaj jest spis telefonu. Widzisz? Widzisz? To jest to jakby notes albo książka telefoniczna nawet. No, książka telefoniczna? Co to za abstrakcja, książka telefoniczna? No, ale zobacz tutaj, widzisz? Tutaj na przykład mam takie mega coś tam. To jeszcze nie wiem, co to jest, ale już mi się podoba. No, a tutaj mogę sobie wybrać preferencje. Jakie preferencje? No, różne takie. Poczekaj, nacisnę, to się wyświetli. O, widzisz, znaczy, tu jest napisane dyskretny albo milczy. Dyskretny albo... Po prostu. O. Może ty lepiej milcz, dobrze? A tu zobacz, tutaj zobacz, widzisz, tu jest budzik. O, widzisz, data, czas, no, czas, o, widzisz, godzina, stoper, Boże, ile tego wszystkiego, Boże, ile dobra. Nie wiem, co ja z tym wszystkim zrobię? Nie wiem, chciałeś być nowoczesny, to się martw teraz. O, Karol, popatrz, ja nawet nie wiedziałem. Zobacz, tutaj mogę sobie zrobić tak, że mam pokaż wszystko. A tutaj wymasz, czyli to oznacza, że ja mogę, jak będę chciał, to ja sobie mogę wszystko pokazać.
a potem mogę sobie wymazać. Tomek, ale co ty pokażesz, jak sobie wymażesz? Ja co? Ja za to wszystko, przecież ja jestem szefem. Karol! O! Karol, gry! Ja mam gry! Karol! Dobra, Darek, było, miło, ale już sobie to, co jest, obejrzysz przekazywanie rozmów. Ja mogę sobie przekazać rozmowy. Albo o ustawienia. Mogę sobie wszystko poustawiać, Karol, naprawdę. I dźwięki, dźwięki, melodyjki! Karol, posłuchaj! Wyłącz to i wyjdź, powiedziałem ci, wyłącz to i wyjdź! Ale ja nie widzę. Wyjdź to! Takiego... No zobacz, jak... Co ty mi pokazujesz? Wychodź stąd, powiedziałem ci, wychodź! Boże, 8 godzin pracy i człowiek był radosny jak skowronek. Wystarczy 5 minut rozmowy z tym idiotą i jestem zmęczonym człowiekiem, styranym... No, zobacz, a tej melodyjki nie słyszałeś, widzisz? Do domu! Do domu, Tadek, do domu!